Cześć, z tej strony Przemo Pasjonat. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak posadzić maliny i przygotować miejsce pod nasadzenie. Ale zanim, w trakcie przygotowywania, trzeba te sadzonki malin włożyć ich korzenie do wody. Przy domowej uprawy malin możemy przygotować miejsce nawożąc kompostem. I też przy okazji można też użyć sztucznego nawozu. W moim przypadku będzie to azofoska. Sztucznego nawozu mniej użyjemy, ale kompostu od serca. Nie przesadzamy sypaniem, delikatnie. Teraz rozsypujemy kompost. I teraz przekopujemy głęboko ten nawóz i kompost. Przekopujemy głęboko, żeby maliny miały dobre składniki już na starcie. Jeśli planujecie sadzić maliny na wiosnę, to proponuję, i zresztą każdy to stosuje, żeby na jesieni rozrzucić obornik koński najlepiej, przekopać, no i dopiero na wiosnę możemy sadzić maliny i wtedy się odwdzięczą dobrym i obfitym owocowaniem. Przed posadzeniem, jak zwykle, trzeba podciąć lekko korzenie. Niemusowo. Dużo, tylko usuwamy te suche, te uszkodzone, no i możemy sadzić. W dzisiejszym odcinku bohaterką jest odmiana Polana. Nasza polska, dobra odmiana. No, w końcu posadziłem te maliny, to jak widzicie, trochę mi się przedłużyło, to dosyć dla mnie to pracochłonne było. I chciałem Wam powiedzieć, że maliny lubią wilgoć, lubią mokro i można jak najbardziej maliny wysypać korą. Będą się bardzo dobrze z tym czuły, a poza tym też maliny lubią lekko kwaskowy dworze, także kora w tym jak najbardziej pomoże. I poza tym też
ciułka skory zapobiegnie zbyt nadmiernym wzrostowi chwastów. I poza tym będzie też trzymała wilgoć. Jeśli to jest malina letnia, to zostawiamy takie pędy, ale że to jest odmiana jesienna, przycinamy przy samej ziemi, żeby siłę miał nowy pęd rosnąć. I odcinamy wszystkie. I to by byłoby na tyle. Jak widzicie, zeszło mi się do ciemna. Docencie to, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, i zdradzę wam, że będzie coś o borówkach. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!